Dzień dobry Państwu. Mam ogromną przyjemność powitać Państwa na Starym Rynku w Bydgoszczy, na pierwszym bydgoskim jarmarku wielkanocnym. Proszę Państwa, to jest cudowne wydarzenie, dlatego że dzisiaj tutaj będziecie Państwo mogli zobaczyć między innymi, jak wygląda nasza piękna, mała ojczyzna. Proszę Państwa, organizatorami tego cudownego przedsięwzięcia na tym fantastycznym bydgoskim Starym Rynku jest miasto Bydgoszcz. Bardzo serdecznie dziękujemy panu prezydentowi miasta, panu Rafałowi Bruskiemu, że odpowiedział tak pięknie właśnie na te wszystkie zaproszenia tych państwa, którzy tutaj do nas przybyli. Więc w imieniu pana prezydenta Rafała Bruskiego również bardzo serdecznie witam wszystkich gości, wszystkich wystawców. Drugim organizatorem, proszę państwa, jest Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek. Zapraszam teraz tutaj do mikrofonów pana dyrektora z Leśnego Parku, pana Andrzeja Kowalskiego oraz rzecznika prasowego, panią Bożenę Henning. Proszę Państwa, wielkie brawa także dla tych organizatorów, bo Państwo doskonale wiecie, że to są ludzie, którzy są sprawdzeni, jeśli chodzi o organizację takich cudownych, wspaniałych imprez. Leśny Park Kultury Wypoczynku Myślęcinek, proszę Państwa, wszyscy znają i tam też te wszystkie imprezy, które się odbywają, organizują między innymi właśnie pan dyrektor Andrzej Kowalski oraz pani Bożena Henning. Zapraszam Państwa tutaj do mikrofonów. Proszę Państwa, popatrzcie, jest cudowna pogoda, rozpoczyna się świętowanie Wielkiej Nocy, jutro piękne święto, jak Państwo wiecie, wspaniała Niedziela Palmowa, a tutaj na Starym Rynku aż do środy trwał będzie Jarmark Wielkanocny, piękny, wspaniały, cudowny Jarmark Wielkanocny, na którym, proszę Państwa, nie zabraknie także prezentacji tego, co w naszej małej ojczyźnie mamy najpiękniejsze, najwspanialsze i najsmaczniejsze. A więc, proszę Państwa, będziecie mogli zobaczyć nie tylko reprezentację kół gospodyń wiejskich z naszego regionu, ale także stoiska, które przyjechały do nas między innymi z dalekiej Litwy, dlatego że głównym organizatorem tego jarmarku wielkanocnego jest firma Polskiej Jarmarki, która współpracuje ze wszystkimi fantastycznymi, wspaniałymi producentami ze wszystkich małych ojczyzn, więc nie tylko Kujawy, proszę Państwa, dzisiaj tutaj będziemy podziwiali na Starym Rynku, ale także wszystkich tych gości, którzy przyjechali do nas, by zaprezentować piękno swoich małych ojczyzn, by zaprezentować te wszystkie cudowne, tradycyjne smaki, z którymi Państwo na pewno także spotykacie się poprzez pryzmat swoich wycieczek, poprzez pryzmat swoich bytności w różnych domach, a także, proszę Państwa, na Jarmarku Kujawsko-Pomorskim, który także w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku organizujemy. I dlatego proszę bardzo serdecznie pana dyrektora Andrzeja Kowalskiego i panią Bożenę Henning, by zechcieli także Państwu opowiedzieć o tej dzisiejszej imprezie, bo to, proszę Państwa, pierwszy Jarmark Wielkanocny w Bydgoszczy na Starym Rynku, ale mam nadzieję, że stanie się cykliczny. Witam Państwa. Miło mi po prostu tutaj gościć wszystkich Państwa, jak również chciałbym może na początku przede wszystkim podziękować wystawcom za tak liczne po prostu przybycie. Również Państwu, ale przede wszystkim też polskim jarmarkom, które tutaj dużo pracy włożyły, żeby ta impreza się odbyła. Pani Krystynie Lewickiej-Ritter, która będzie tutaj przez parę dni zdradzała różne tajniki związane po prostu z polską kulturą, z ludowczyzną. Będą ciekawe po prostu wywiady. Myślę, że po prostu to pierwsze przyjście Państwa dzisiaj, w ten dzień, myślę, że zaowocuje tym, że przyjdziecie również w kolejny dni, bo program, który jest przygotowany, jest naprawdę ciekawy. Myślę, że możecie mieć masę pytań do osób, które będą opowiadały po prostu o tym, z czym kojarzy się po prostu polska kultura. Ja poproszę teraz panią Bożenę. Pani Bożena, dwa, trzy zdania powie, jak się kształtuje po prostu program co do całego jarmarku. Szanowni Państwo, nie miałam tego mówić. Rola moja była taka, że mieliśmy z Krystyną otworzyć ten jarmark, a oczywiście z ogromną przyjemnością dwa słowa dla Państwa
Proszę Państwa, sobota i niedziela bardzo rozśpiewana, roztańczona na scenie na naszym ukochanym Starym Rynku. Mnóstwo ludowych klimatów, piękne zespoły pieśni i tańca. Poniedziałek, wtorek i środa zapraszamy Państwa troszeczkę później, bo od godziny 15.30. I to jest taki czas, kiedy skupimy się na pogadankach o tradycjach wielkanocnych. Będziemy mówić o tym, co powinno być na stole wielkanocnym, jak powinny wyglądać tradycyjne wielkanocne święta. To ja tak króciutko dla Państwa tylko serdecznie zapraszam. Dzisiaj scena do 17.00, jutro nasza scena od godziny 14.00 do godziny 17.00, a już w poniedziałek, we wtorek i w środę od 15.30 do godziny 17.00. I w poniedziałek, wtorek, w środę, proszę Państwa, bardzo gorąco zapraszam Państwa właśnie tutaj na scenę, byście zechcieli opowiadać Państwa o swoich Wielkanocach, o swoich pięknych wspomnieniach, tych domowych, ale może także tych przygodowych, bo jeśli podróżujemy dzisiaj bardzo dużo po świecie, to przypuszczam, że Państwo także macie piękne wspomnienia z może jakichś pięknych Wielkanocy na świecie. Dlatego bardzo, bardzo gorąco na poniedziałek, wtorek i środę zapraszam Państwa do tych pięknych wspomnień, byśmy mogli mówić o tym, jaka cudowna jest Wielkanoc, jakie piękne jest święto Zmartwychwstania Pańskiego. Proszę Państwa, jeszcze bardzo mocno chciałbym się z Państwem przywitać. Jeden z głównych organizatorów, przedstawiciel firmy Jarmarki Polskie, pan Dominik Milian. Więc proszę Państwa, to także jego zasługa, że dzisiaj tutaj na Starym Rynku w Bydgoszczy spotykamy się na tym cudownym, mam nadzieję, że Państwu się także podoba, Jarmarku Wielkanocnym. Witam Państwa serdecznie. Chciałem podziękować wszystkim za przybycie na jarmark i zapraszam do zakupów na wszystkich stoiskach. Życzymy udanych zakupów. Dziękuję bardzo. Tak, i to jest proszę Państwa, mamy ten cudowny moment, który ćwiczyłyśmy z panią dyrektor Bożeną Henning. Uwielbiamy ten moment. I bardzo jest nam miło, że możemy przede wszystkim powitać wszystkich gości, powitać wszystkich wystawców, powitać przedstawicieli prasy, bardzo cudownie koledzy dziennikarze, koleżanki dziennikarki, że jesteście z nami. Piszcie o tym, dzwońcie do swoich przyjaciół, że właśnie aż do środy tutaj będzie można zaopatrzyć się nie tylko w piękne ozdoby wielkanocne, ale także we wszystkie piękne, cudowne, tradycyjne specjały na wielkanocny stół. A zatem Bożenko, zaczynamy. Bydgoski Jarmark Wielkanocny 2018 uważamy za otwarty. Życzymy Państwu udanych zakupów. A ja już mam przyjemność teraz zaprosić Państwa do części artystycznej. Proszę Państwa, dzisiaj mamy przepiękny program, dlatego że za chwileczkę powitają Państwa swoją radosną pieśnią, oczywiście ludową, zespół Wesołe Gospodynie. Zespół Wesołe Gospodynie to jest zespół, który pochodzi już z Koronowa, tutaj po sąsiedzku, czyli właściwie można powiedzieć, że znamy się nie tylko z widzenia, bo znamy się przecież ze wszystkich tych pięknych imprez, na których zespół Wesołe Gospodynie bardzo często również występuje. Jadą panny, jadą na drzewie.
Thank you.
Proszę Państwa, podoba mi się Państwu płomienie. Mam nadzieję także, że miasto Bydgoszcz, które jest organizatorem i oczywiście firma Polskie Jarmarki. Proszę Państwa, główny organizator firma Polskie Jarmarki, która tutaj na płytę Starego Rynku do stoisk zaprasza Państwa. Proszę Państwa, no tutaj to wielkie brawa powinny być. I jeszcze jakieś okrzyki na że dzieciaki są przyprowadzane na próbę, że te stroje tam są też dopieszczane. Powiedz mi, organizacji tą rolę, jest szefową tego zespołu. I zapowiedz, jak dzieciaki, gdzie, dokąd dzieciaki jeżdżą, zwiedzają, gdzie reprezentują Bydgoszcz, nasze kochane miasto. Dzisiaj tańce lubelskie. Proszę Państwa, i później wiesz co, idą na studia i często właściwie niewielu z nich na studia pozostaje w zespole. I to jest chyba taki straszny dramat, że wychowałaś, można powiedzieć. Ja się cieszę, że dzięki zespołowi stają się fantastycznymi ludźmi, bo to jest naprawdę bardzo ciężka praca, dużo wyrzeczeń rodziców, dzieci muszą pogodzić bardzo, bardzo wielu spraw, ale jak ja później patrzę, jakimi fantastycznymi ludźmi się stają, to jest była najważniejsza nagroda dla mnie. Uczą się obowiązków.